No hej, witam Was wszystkich. W tym filmie chciałbym Wam zaprezentować strategię gridową opartą na martingale, która nazywa się Stock Trend Lampard IGMTF i została ona udostępniona dla naszej społeczności przez jednego z naszych członków. I w związku z tym, że zaczyna się niedługo nowy rok, mamy właśnie możliwość rozpoczęcia przygody z gridem oraz z martingałem. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że strategia zarabia niewielkie pieniądze, jest w miarę bezpieczna i wymaga również niewielkiego depozytu. Z tego względu, że ten depozyt jest niewielki, nie będą to jakieś kwoty nie wiadomo jak duże. Natomiast dla osób, które zaczynają, co dopiero poznają grid i poznają martingał, uważam, że jest ta strategia dosyć stabilna. Tutaj chciałbym w tej strategii pokazać Wam, w jaki sposób do niej podejdziemy według moich kryteriów. Oczywiście chciałbym też zauważyć, że moje kryteria nie znaczą, że są one jakieś tam ostateczne i mogą nie odpowiadać Waszym kryteriom. Dlatego niech każdy, jeżeli wejdzie w posiadanie tego systemu, to może przeprowadzić własny test i podzielić się nim na grupie. A zatem pokażę Wam tutaj ustawienia tej strategii. Przede wszystkim tak wyglądają te ustawienia. Ja załączę dodatkowe sety na grupie, tak? One będą oczywiście dostępne, jak i sama strategia dla członków, aktywnych członków naszej grupy. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że tak jak my coś robimy, jakiś wkład, dajemy jakieś systemy, strategie, tak również oczekujemy od Was, żebyście dali jakiś wkład w naszą społeczność, chociażby w postaci komentarzy, a jeżeli nawet będzie taka potrzeba, to zachęcamy Was do lepszego zaangażowania, bo tylko dzięki temu nasza grupa będzie rosła w siłę i będzie miała jakiś sens. A zatem najważniejsze testy, jakie tutaj sobie przeprowadzimy, to test wstępny, on będzie w walucie euro. Ja go sobie tu przeprowadzę na najwyższym dostępnym kapitale. Chodzi o to, że my sobie zrobimy dwa przebiegi, tak? Pierwszy przebieg jest na najwyższym kapitale, a drugi przebieg sobie już puścimy na takim kapitale, jaki wyczytamy z wyników testu. Na co mamy patrzeć, to sobie o tym powiemy. Ja teraz sobie puszczę. Może jeszcze zaznaczę, że ten test jest przeprowadzony na danych tickowych, zaciągniętych z Dukascopy. Dane te zostały wgrane do platformy MT4 za pomocą skryptu FXT, CSV FXT i ten skrypt jest dostępny na forum www.strader.pl i tam możecie poznać więcej. Na ten temat można było dowiedzieć się w filmie pod tytułem Backtesting Surefire. A zatem idziemy sobie, ja tu puszczę start, widzimy, że strategia idzie od 1 stycznia 2012 roku do 24 grudnia 2021 roku, a zatem mamy test wykonywany w ciągu 10 lat. Zobaczymy sobie na wykres, jak ona się tutaj buduje. Ten test powinien być wykonany dosyć szybko, także nie powinniśmy w jakiś sposób, nie będziemy tego przeciągać. Zobaczymy do dziennika, czy jakieś błędy się nie pojawiają. Wszystko działa prawidłowo. Zaznaczam, że jest to pierwszy przebieg, tak? Pierwszy przebieg zawsze robimy na najwyższym kapitale. Przynajmniej ja tak przeprowadzam jakby weryfikację konkretnej strategii. Oczywiście chciałbym tu zaznaczyć, że nie będziemy testować tej strategii w punkt, ponieważ takie testowanie w punkt ja nie wierzę. Postaramy się oszacować jakiś depozyt wstępny dla tej strategii i będzie on zaokrąglony w górę i nie będziemy tego robić na tej zasadzie, że wyjdzie nam jakiś, nie wiem, konkretny depozyt, to go zastosujemy, bo zazwyczaj takie testowanie w punkt nigdy nie działa. A zatem doszliśmy tutaj do końca tego testu, zobaczymy sobie raport. Także widzimy, mamy tutaj raport i tutaj to, na co ja patrzę, to jest największa strata bezwzględna i ona mi tutaj wynosi 285 euro. Ja zawsze tą stratę
bezwzględną mnożę razy 3 i w ten sposób otrzymuję wstępny depozyt. Jeżeli pomnożę to razy 3, to mi wychodzi tam lekko ponad 900 euro, a zatem zaokrąglimy sobie to do 1000 euro i kolejny przebieg puścimy sobie na 1000 euro. A zatem ja wracam do ustawień, zmieniam sobie tutaj na 1000 euro, tak, i puszczam i robię teraz kolejny przebieg za ten sam okres. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Musimy jeszcze chwilę poczekać. W międzyczasie możemy sobie, nie wiem, podglądać wykres, tak, jak on pracuje. Widzimy, że on działa tak samo. Możemy sobie zobaczyć na rezultaty, tak, jak to tutaj funkcjonuje. Jeszcze sobie do tych rezultatów tutaj przejdziemy. Zaraz będziemy, zobaczymy, ile nam do końca brakuje, już niedługo. Widzimy, że strategia idzie, tak, według tego kryterium, które razy 3, tak, obsunięcia kapitału. Strategia funkcjonuje poprawnie. Jeszcze chwileczkę. Widzimy, że już nam niedużo zostało. No i tutaj zobaczymy sobie raport. Największa strata bezwzględna, ona się tutaj nie zmieniła. Tak, depozyt mamy w tym momencie 1000 euro. Tak. Także widzimy, że jeżeli chodzi o zachowanie strategii, to ona jest taka sama. I teraz tak, na co my sobie tutaj zwrócimy uwagę? Wejdziemy sobie na rezultaty i zobaczymy sobie, jakim najwyższym lotem w tym okresie strategia grała. Tu możemy sobie właśnie filtrować, tak? Mamy takiego dzióbka tutaj, jak klikniemy, to będziemy mieli od największego do najmniejszego. Jak klikniemy ponownie, to od najmniejszego do najwyższego. Widzimy, że największym lotem, jaki strategia grała przez te całe 10 lat, to jest 0,41, czyli jest to jak najbardziej akceptowalny wolumen transakcji. Tak, tu możemy sobie posegregować największy zysk, tak? Największa strata dla transakcji to jest 95 euro, czyli jest to tak samo jak najbardziej akceptowalna strata. Później możemy sobie przejść, wrócimy sobie do ustawień. Tutaj mamy coś takiego jak na przykład otwórz wykres, tak? Możemy sobie to kliknąć, widzicie, otworzy nam się wykres i tutaj ja może sobie to wyczyszczę, będzie to bardziej widoczne. Czyli kliknę na przykład Ctrl G, wtedy znikną mi te wszystkie, ta cała siatka. Później sobie przyłączę to na świeczki, tak, i w tym możemy nawet sobie tutaj zmienić interwał, tak, będzie to bardziej widoczne, tak, jak ta strategia gra. Możemy sobie przejrzeć właśnie, w jaki sposób ta strategia się zachowuje, tak, tutaj mamy średnią kroczącą, tutaj mamy stochastika. W ustawieniach, jeżeli weźmiemy sobie do właściwości strategii, tak, to mamy jeszcze taką opcję, że możemy sobie ustawić wskaźnik Ichimoku. Natomiast ja ten wskaźnik Ichimoku tutaj wyłączyłem, ponieważ poprawia o wiele bardziej wyniki tej strategii, jeżeli jest wyłączony. Jeżeli jest włączony, być może Wy będziecie mogli spróbować pozmieniać te ustawienia i osiągniecie jakieś bardzo fajne i zadowalające wyniki. No i teraz, jeżeli sobie przykładowo przejdziecie na rezultaty tutaj, tak, i będziecie chcieli sprawdzić, gdzie jest ta strata, to wystarczy sobie tylko kliknąć i to Was przeniesie właśnie do tego momentu, gdzie ta strata została poniesiona. I teraz musicie patrzeć na to, że tutaj jest zlecenie i tutaj macie takie numery. Akurat to zlecenie ma numer 2604 i zazwyczaj ono będzie się gdzieś tutaj pojawiało, 2609, tak, czyli będziemy musieli czasami mogli trochę przesunąć, tak? Czyli widzimy, że tu była jakaś akcja, tak? 2612, mamy 2609, tak? I możemy gdzieś tutaj znaleźć sobie 2604, czyli to jest ta tutaj, gdzieś tutaj jest to ta strata, tak? Zaraz sobie zobaczymy, no powinno to być tu. Pamiętacie, nie to tutaj, tylko tutaj numer zlecenia, to jest to samo, co tutaj, jak przejdziecie. I teraz też musicie patrzeć, bo tu macie na przykład TP, tak, macie tutaj buy, tutaj macie modyfikację zlecenia, tu będziecie mieli, także tutaj macie SL, tak, czyli
To wszystko będzie tutaj osobno zaznaczone na tym wykresie. No ale dobra, nie będziemy się teraz tym zajmować. I teraz do czego ja bym chciał przejść? Bardzo ważna sprawa, co jest interesująca. O tym powiedział na naszej grupie właśnie Grzesiek, że dobrze byłoby sprawdzić strategię właśnie pod takim kątem, jeżeli będziemy na przykład zaczynać tym samym depozytem i po roku czasu to, co zarobimy, wypłacimy i kolejny rok zaczynamy jakby kolejnym, znowu tym samym depozytem. Po następnym roku znowu wypłacamy, tak? I zaczynamy znowu z tym samym depozytem. Po każdym kolejnym roku wypłacamy zyski i zawsze zaczynamy z tym samym depozytem. Abyśmy mogli to w jakiś sposób ogarnąć, musielibyśmy sobie, ja może to narysuję, pociąć. Musielibyśmy sobie pociąć ten wykres tak na kolejne lata, tak, i zaczynać od każdego roku, tak. I tutaj zaczynać od każdego roku, na przykład z 1000 euro. Tutaj będzie ten rok, zaczynamy 1000 euro. Kolejny rok 1000 euro i tak dalej, i tak dalej. I sprawdzimy sobie, czy to w ten sposób zadziała, ponieważ jakby zaistniała taka jakby wątpliwość, że jeżeli depozyt w pierwszym roku ustalimy właśnie według tego kryterium razy 3, to w drugim roku on może już nie wystarczyć, albo w trzecim roku nie wystarczyć. Zobaczymy, jak to działa właśnie w stosunku do tej strategii. Ja sobie to wszystko wyłączę, wyczyszczę i teraz sobie przeprowadzimy na przykład test na pierwszym roku i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli mamy styczeń, tak, 2012, pierwszy. Tak samo tu musimy zmienić ten rok na 2012. Grudzień, ostatni grudzień, tak, i puścimy test. Zobaczymy, jak idzie ta strategia. Widzimy, że ona tutaj idzie. Zaczynamy od 1000 euro. Mamy depozyt 1000 euro, pierwszy zysk 323,05. Strata bezwzględna pozostaje na takim poziomie. Nie będziemy teraz tu patrzeć na stratę bezwzględną, natomiast będziemy patrzeć na zyski, czy ta strategia da rady. Zobaczymy kolejny rok. 2013, styczeń. Grudzień ostatni i puszczamy. Sobie podejrzemy, będziemy podglądać, jak ona działa. Także widzimy, że przeszła nam ta strategia, kolejny rok. Mamy całkowity zysk netto 252,04 euro, tak, za ten rok. Czyli znowu wypłacamy te 252 i kolejny rok startujemy znowu z 1000 euro depozytu. Zaraz zobaczymy, jak nam to pójdzie. To będzie już wtedy 2014 rok. Tak, grudzień ostatni, puszczamy. No i zobaczymy, jak ona idzie. Widzimy, że jak do tej pory to ona sobie nieźle daje radę. Przeszło, tak, znowu, jaki mamy? Zysk netto 219,96, tak? Także tak to, taki zysk jest w tym roku. Sprawdzimy kolejny rok. Mamy 215, styczeń. Tak. Do grudzień 31 puszczamy, no i zobaczymy. Widzimy, że strategia dalej idzie, daje sobie radę, czyli ten depozyt według tego kryterium jest prawidłowo dobrany. Jak do tej pory zysk 408,32. Sprawdzimy kolejny rok, mamy 2015. Dosyć szybko idzie, także sobie sprawdzimy te wszystkie lata. 1 styczeń, tak. 2016 grudzień, tak. Musimy sobie wybrać tutaj grudzień, tak. Puszczamy. Wykres. Widzimy w grudniu, jak idzie strategia. Znaczy nie w grudniu, tylko w 2016 roku. Widzimy, ona się w ten sposób zachowuje, tak.
zysk 335,86 euro. Tak jak wspominałem, nie są to jakieś wielkie zyski, natomiast musimy wiedzieć, że też inwestujemy niskim kapitałem. Tak? Czyli 30% zysku w skali roku jest to całkiem rozsądne, natomiast jeżeli ktoś chciałby więcej zarobić, no niestety to musiałby dysponować wyższym depozytem, tak, i wtedy będzie miał też wyższe zyski. Czy jest to logiczne, tak? Zobaczymy kolejny rok. 2017 tym razem, styczeń 2017, tak, tutaj grudzień 31 puszczamy. Zobaczymy, jak nam strategia idzie. Czyli widzimy, że idzie ładnie dosyć do przodu. Wszystkie te obsunięcie kapitału są w ramach naszego tego depozytu, są akceptowalne. Zysk 237,44 euro. Teraz sobie kodamy kolejny rok. 2018 styczeń, tak? Damy 2018 grudzień. Idziemy dalej, tak? Patrzymy, jak strategia funkcjonuje. Widzimy, idzie tak. Tutaj było jakieś obsunięcie kapitału. Kolejne obsunięcie kapitału. Strategia w dalszym ciągu wytrzymuje, tak? Zobaczymy, jaki był zysk za ten rok. 328,25, tak? Teraz przechodzimy kolejny rok. Będzie 2019 tym razem, tak? Styczeń. 2019 grudzień. Puszczamy strategię i obserwujemy, jak sobie idzie, tak? Mamy obsunięcia, widzimy standardowo. Także jeżeli handlujemy gridem, to musimy się liczyć właśnie z tymi obsunięciami. Później strategia je wyciąga na prostą i idzie do przodu. Przechodzimy na raport, zysk 271,75, tak? Czyli jesteśmy do przodu. Dalej, kolejny rok sprawdzamy. 2020, tak, styczeń. Idziemy 2020, grudzień, musimy sprawdzić, to ma być grudzień, tak, teraz jest poprawnie, puszczamy, patrzymy na wykres, jak sobie strategia zarabia, będziemy tutaj widzieć, tak, patrzymy na raport, zysk netto 389,67. A zatem po raz kolejny ta strategia zarobiła. Damy później sobie 21 styczeń. I tutaj damy sobie do 24 grudnia, ponieważ w zasadzie 24 grudnia z Wigilia powinniśmy wtedy skończyć trading i zacząć później od nowego roku. 24 grudnia, tak też mam dane pobrane z Dukascopy. Widzimy, jak sobie tutaj znowu krzywa idzie. A zatem, jak widzimy, znowu strategia zarobiła, raport 289,34. Widzimy więc, że jest taka opcja, aby wypłacać te pieniądze, wszystkie zyski w ciągu roku i każdego roku, na przykład w styczniu, startować właśnie z tym, zawsze z tym samym depozytem. Ja mam tutaj coś takiego i tutaj sobie to spisałem, sobie te wszystkie zyski, które były tu zarobione, tak, czyli w każdym roku. W 2012 było to 285,24, 2013 252,04. Za cały okres tych 10 lat zarobiliśmy 3214,67. Natomiast, tak jak chciałem zauważyć, nie jest to jakaś większa kwota, ponieważ żeby była większa kwota, musielibyśmy więcej zainwestować depozytu w tą strategię i wtedy moglibyśmy geometrycznie zwiększyć lota. Uważam, że ta strategia jest bardzo dobrym, jakby taką cegiełką do portfolio, które składa się na przykład z wielu różnych robotów. Także jeden robot w jednym roku przyniesie jakąś tam określoną kwotę, drugi robot określoną inną kwotę, trzeci, czym więcej tych robotów na przykład mamy, wtedy tym bardziej będzie nasze portfolio zdywersyfikowane.
I najlepiej jakby jeden właśnie robot opierał się na hedgingu, drugi może się opierać na gridzie, trzeci może się opierać na jakimś scalpingu i w ten sposób możemy sobie zbudować jakieś takie fajne naprawdę portfolio z wielu różnych robotów na wielu różnych instrumentach i dopiero wtedy suma tych wszystkich zysków i strat da nam jakiś określony profit. Także no, tym chciałem się z Wami podzielić. Zachęcam Was do komentarzy, zachęcam Was do udzielania się na naszej grupie. Ci, co jeszcze nie należą do naszej grupy, to zapraszam podczas wysyłania zgłoszenia do zaakceptowania Was w naszej grupie. Będą zadane 3 pytania. Bardzo prosimy o to, aby na te 3 pytania odpowiedzieć, ponieważ jeżeli ktoś nie odpowie na te pytania, to z pewnością jego wniosek zostanie odrzucony. Nam nie zależy na ilości osób, nie kupujemy sobie, tak jak inne grupy, uczestników, gdzie są różne, nie wiem, babcie, wnuczkowie i różne osoby, które w ogóle się nigdy nie udzielały, nawet nie mają, nie wiem, nie są nawet zainteresowane tym tematem. Zależy nam na żywym, na prawdziwym człowieku, na osobach, które mogą coś napisać, mogą udzielić jakieś swoje uwagi do materiałów, które zamieszczamy. Dzięki temu nasza grupa będzie się rozwijać. A zatem słuchajcie się, cześć i do zobaczenia na grupie.